Spójrzcie na to zdjęcie, moi drodzy. Trudno jest dzisiaj wierzyć. Trudno jest wierzyć, kiedy rodzina się sypie, kiedy małżeństwo przeżywa kryzys. Trudno jest wierzyć, kiedy spotyka się setki internetowych autorytetów pustych w środku. Trudno jest wierzyć, kiedy ksiądz ma nieraz, za przeproszeniem, w nosie katechezę, albo gorszy dzień źle nas potraktuje w konfesjonale albo w kancelarii parafialnej. Trudno jest wierzyć, kiedy trzyma się człowieka pod kloszem i nazywa pięknym to, co zabija nasze człowieczeństwo. Trudno jest wierzyć, kiedy grzech nazywa się wyzwoleniem. Jak się stało, że bohater tego zdjęcia jest człowiekiem wierzącym? Zastanawiałem się długo nad tym, bo na tym zdjęciu jestem ja, ten łysy. Jestem ja, moi drodzy, jakie mogę dać świadectwo swojego życia? Jak doświadczyłem w moim życiu Pana Boga? Doświadczyłem Go w miłości moich rodziców i za to jestem najbardziej Panu Bogu wdzięczny, że oni to ziarenko wiary we mnie rozwijali. Spotkałem ludzi, którzy byli autorytetami dla mnie. Spotkałem fajnych księży, dobrych nauczycieli i przyjaciół. W moich trudnościach mogłem doświadczyć wsparcia Boga i przeświadczenia, że w niektórych momentach do Niego należy ostatnie zdanie, a nie do mnie. Mogę wierzyć, bo patrząc na Kościół, widzę jego słabości. Niektóre rzeczy mnie wręcz denerwują, tak samo, moi drodzy, jak nieraz was. Ale nie skupiam się na okładce, ale na tym, że widzę, ile dobra z Kościoła wychodzi, ile dobra w Kościele się dzieje, bo doświadczam go codziennie. Wierzę, bo wybrałem konkretną drogę swojego powołania. Zostałem księdzem, chociaż myślę, że dałbym sobie radę także jako mąż, jako ojciec. Kochani, staram się być wierny powołaniu. Trzy ważne elementy, które pozwalają nam wierzyć. Po pierwsze, musimy spotkać świadków wiary. Bez tego bardzo trudno jest nam przyjąć wiarę w Boga. Jan Paweł II mówił, że świat potrzebuje świadków, nie autorytetów góry, ale świadków, którzy zakasają rękawy i pokażą, co to znaczy naprawdę wierzyć swoim czynem. Potrzebujemy także momentu, kiedy sami osobiście powiemy Bogu tak. Do pewnego stopnia doprowadzacie swoje dzieci do Kościoła, ale przychodzi taki moment, że trzeba samemu powiedzieć: Boże, wierzę w Ciebie i chcę z Tobą iść przez życie. I tu jest bardzo często problem współczesnego człowieka, że nigdy nie zastanawiał się, czy ja tak naprawdę wierzę, czy tylko idę za nurtem. I trzecie, bardzo ważne, coś, co daje najwięcej radości, to głoszenie Chrystusa swoim życiem. Kochani, w codzienności, to, że nieraz Kościoła jestem w stanie obronić, to, że wychowuję moje dzieci, prowadzę moją rodzinę w duchu Bożych przykazań, to są codzienne wyznania naszej wiary i radość z tego, że jestem w stanie zaświadczyć o Panu Bogu w tej codzienności. Kończąc, kiedy mówię dzieciom o Chrzcie Świętym, kiedy opowiadam im o symbolu wody, kiedy mówię im, jak Pan Jezus przyjął chrzest w Jordanie, to są dwa najważniejsze pytania i najczęstsze. Pierwsze pytanie: proszę księdza, czy mogę wyjść do łazienki? A drugie pytanie: proszę księdza, czy Jezus musiał przyjąć chrzest w rzece Jordan z rąk Jana Chrzciciela? Najbardziej lubię to pytanie, bo wtedy mogę powiedzieć po prostu nie. Dlaczego przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela? Kochani, Chrystus chciał nam pokazać, że wchodzi w to wszystko, w te grzechy człowieka, który został obmyty. On w to wszystko wchodzi, w całe nasze człowieczeństwo, to, co jest w naszym życiu piękne i to, co jest w naszym życiu trudne. Bóg nas kocha i to się nigdy nie zmieni. On chce z nami być w każdej chwili naszego życia i nie zgorszy go nic. Ale trzeba jednego warunku. Trwajcie w miłości mojej, a ja w was trwać będę. Moi drodzy, za chwilę złożymy coniedzielne wyznanie naszej wiary. Bóg chce ci dziękować dzisiaj za twoje codzienne wyznanie wiary. Rodzica, małżonka, chorego, samotnego. Może oglądasz nas teraz przez pośrednictwo telewizji.
pamiętaj, że Bóg jest w twoim sercu i w twoim wnętrzu. Odnajduj Go w samotności, mimo że to jest trudne. Moi drodzy, i pytanie, które zadaję wam wszystkim i sobie samemu. Jak świadczę o Jezusie w mojej codzienności? Życząc wam dobrej niedzieli Chrztu Pańskiego, błogosławieństwa. Amen.